Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Black Mirror 3. Mamy rozdział trzeci, spójrzmy na notatki. Czy mamy jakieś nowe? Klątwa. Okej. Pan na włościach. Zamek Black Mirror należy teraz do mnie. Jeszcze nie do końca w to wierzę, ale z pewnością powinienem. Jestem wszak panem na włościach. Najlepiej będzie, jak teraz zrobię obchód i sprawdzę, co znajduje się na stanie. Wszystkie drzwi stoją przede mną otworem. Tajemnicą mówię stanowczo nie. Okej. Zostaliśmy jedynym posiadaczem zamku Gordonów. Jesteśmy ostatnim z rodu. Dlatego udajmy się teraz do zamku i zobaczmy, jaką tajemnicę skrywa. Mamy dostęp do wszystkich pomieszczeń, tak naprawdę. Hi, you waiting for me? Good morning, sir. Yes, we are. Our condolences, by the way. Thanks. I'm Adrian. Okay, Adrian. I'm Greg. This is Steve. So, you're the boss now, right? It looks like it. But I still have to get used to the fact. Okay, boss. Well, maybe the best thing is for you to start right away. In fact, Miss Angelini has forgotten to give us further instructions. Instructions? To do with the restoration? I don't know. I haven't managed to have a good look around yet. Sure. Then perhaps you want to get a general overview first. Well, there is a heck of a lot of building work going on. So why don't you just get on with your work then? No offense, sir, to the name of the Gordons. But it would be nice to know if the good lady left anything behind. I mean, apart from the building work. You mean money-wise? Yep. Okay, I'll look into it. Well, see you later then, sir. We'll wait for you in front of the castle. No dobra, będziemy musieli zapłacić tym dwóm kolesiom. So this is my new home, Blackmere Castle. A little more spacious than my college room in the prison cell. If not that much brighter. Ale zobaczcie, taki wielki zamek Black Mirror, można by powiedzieć, że ekipa budowlana w postaci, nie wiem, 10-20 ludzi mogłaby tutaj pracować, żeby to szybko odnowić. Ale nie, pracuje tylko dwóch kolesi i to, no nie można powiedzieć, że w zastraszającym tempie. Na pewno w dwójkę, przez kilka lat, jak nie kilkanaście lat będą to odbudowywać, no ale cóż, my mamy czas. Dobra, mamy nową notatkę. Rozliczenia z ekipą budowlaną. Ekipa budowlana żąda wynagrodzenia za robotę. Muszę szybko znaleźć pieniądze albo pójdą pracować do Mareja. Na początek zerknę, jak wyglądają rodzinne finanse. Skrzynka na listy. I think the mailman's been here. I'll have a look. Mamy list. I wycinek z jakiejś gazety. A letter and the newspaper. Dobra. Możemy sobie przejrzeć te dwa przedmioty. Może zaczniemy od gazety. What the? Ugh. The picture of me. That's the one I did for Murray. Ugh. He can never get enough, can he? I don't want to know what kind of dough he screwed out of the newspaper for that. Well, what does it say here? Blackmere Castle has a new lord of the manor. It has transpired that the young American Darren M., against whom the accusation of arson has yet to be proved, is the last descendant of the Gordon family. Great. Now everyone will think I've torched my inheritance. And what's even worse, that I'm rich. I'll throw the paper away. Dobra, ale mam jeszcze list do Adriana Gordona. A letter addressed to me? Strange. I've only just moved in. The Guardian's third virtue is mercifulness. Just as water grows drop by drop and becomes a mighty ocean,
So should every call for help be heard and find a sea of answers. Okej, trzecią cnotą strażników jest miłosierdzie. Tak jak woda chłonąca, każdą kroplę zmienia się w potężny ocean. Tak każde wołanie o pomoc powinno być usłyszane, a reakcją na nie nie powinno być morze odpowiedzi. Yet another one of those cryptic messages? No thanks. The last one drove me right into the clutches of a head case. Ale kto w takim razie wysyła tą pocztę? Czy jest to Murray? Może jest jeszcze ktoś inny. Dobra. Cała posiadłość należy do nas. Wejdźmy zatem do środka. Wejdziemy głównym wejściem od holu i dokładnie się tam rozejrzymy. Czy teraz pomieszczenia, do których nie dało się wcześniej wejść, będą otwarte? No mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, tutaj jest Greg i Steve, czekają na wypłatę. Niestety, na tą chwilę nie mamy żadnych pieniądzorów przy sobie. Victoria też coś mówiła, żebyśmy udali się do piwnicy i przeczytali jakąś księgę. No na pewno będę chciał to wykonać. Jest wiadro. Tasty. Dried wallpaper paste. Okej, wiadra wziąć się nie da. A massive block of stone with a secret compartment, but there's nothing in it. I'd already discovered it before the castle fire. Globus. Tutaj mamy wejście do kuchni, wejście na górę. Figurka psa. For some reason, I'm wary of dogs. No tak. Po tym, co spotkało nas wcześniej, nie ma się co dziwić. It's a roll of damp-proof sheeting, used in construction. The craftsmen should really cover the floor with it, so they don't make everything filthy. I guess that's no big deal while the place is looking like it is. I'll leave it here. If I do need some of the sheeting, I'll know where to find it. Dobra, folii wziąć się nie da. The Gordon coat of arms. Pretty uninspiring. I'd expected a fire-breathing dragon or a griffin with bloody claws. Amazing. The new tiles look as old as the old ones. Dobra, tutaj mamy wejście do biblioteki, tutaj mamy przejście zasypane gruzem. Syp do gruzu. Udajmy się zatem do biblioteki. Szuflada. As if the chaos of books wasn't enough, all the drawers have been pulled out just in case. I'd love to have a little bit of a rest. Możemy usiąść, a to ciekawe. Okej, zasnęliśmy. A już przez chwilę myślałem, że będziemy mieli kolejną wizję. Jestem ciekaw, ile czasu minęło. Niby krótka drzemka, ale sądząc po tym, że obraz się ściemnił, można pomyśleć, że minęło parę godzin. Gerandol fresk, kolumna. In the corner, there's a richly ornamented mighty column. The weight of the castle rests on it. An old mural. Looks like the Last Supper. No dobra, ale czy w ogóle coś w tym pomieszczeniu będę mógł zabrać? Po tej stronie chyba nic nie ma. Mamy też telefon. There's probably a minibar hidden in there, but I'm not interested in that right now. Ogólnie tak, mamy tutaj wizytówkę notariusza. Mamy wizytówkę pana Jonesa. A co by się stało, gdybyśmy zadzwonili pod te numery? Yes?
Is this Mr. Dukes, notary for inheritance law and whatnot? Absolutely correct. And you are? Gordon. Adrian Gordon. Ah, Mr. Gordon, my condolences once again for the loss of your great-grandmother. Thanks. I'm assuming you still have a few questions concerning the reading of the will yesterday? Spadkobierca. Mr. Dukes, can you tell me again what exactly is included in my inheritance? Well, Mr. Gordon, you're the last descendant of the Gordon lineage and inherit the Black Mirror Castle estate and the one in Wales, a few hundred acres of woodland, as well as the assets in the family bank account amounting to £100, with all privileges and responsibilities. What responsibilities? The proper management of the woodland, adherence to hunting regulations, maintenance of the property and the garden. Sale is explicitly prohibited. At most, you can hand it over to the church. Nothing outstanding, no debts. Not a bad inheritance at all, don't you think? I'll be in touch, Mr. Dukes. Of course, Mr. Gordon. Czy 100 funtów to jest niezły spadek? No tutaj bym się kłócił. Dr. Jones's chambers. Hello, Dr. Jones. Adrian Gordon here. Wow, Mr. Gordon. What's the score? Spadkobierca. Dr. Jones, you know much about English inheritance law? Well, yeah, about as much as a boxer knows about synchronized swimming. So, not at all. And that's making a favorable comparison. Are you having problems regarding the inheritance? I could ask around for you. Don't worry. I'll ask the notary. He's bound to know. Kaucja. About the bail. Ah, I wanted to call you about that. Sorry, it slipped my mind. A certain Charles Murray from Willow Creek has deposited the bail with the court. Do you know this man? Only too well. But I wanted to tell you I'd already found that out myself. Is he a friend of yours? That's good. Very good, in fact. The more supporters you have, the better. That always goes down well with the judge. People with friends and advocates. Terrific. Keep it up. Yeah. Goodbye, Dr. Jones. Seconds away. Next round, Mr. Gordon. No dobra. My family tree. To gdzie są w takim razie te wszystkie finanse? Robotnicy czekają na wynagrodzenie. My nie mamy przy sobie żadnego hajsu. Musimy im zapłacić. Ale ogólnie strasznie dużo jest do zrobienia w tym zamku. Fajnie jakby powstała kiedyś nowa część, na przykład Black Mirror 4, która by była bezpośrednią kontynuacją trójki. Już wiecie, odnowiony zamek. Adrian jest starszy i nagle się okazuje, że nie wiem, ma syna. Nie, no dobra. Takie trochę głupie to, nie? Garnek. An empty pot. I'm guessing the guys here have heated up their lunch in it. I have no idea what I could do with a pot at the moment. I think I'll leave it here. Dobra, ale tutaj mamy zejście do piwnicy, mamy pęk kluczy. Myślę, że teraz spokojnie uda nam się tam wejść. I've got the right key here. The door's unlocked. Ale czy znajdziemy tam tą księgę, o której mówiła Victoria? I assume that there's wine stored in these barrels, but as old as everything here is, could be vinegar by now. O, mamy puszkę. To też coś leży. Quick setting foam, industrial quality, particularly suited to damp areas. Wzięliśmy piankę budowlaną. Obejmy na rurę. These are pipe clips, like metal cable ties. Extremely useful. Dobra, może coś uda się jeszcze tutaj wziąć.
Jest jakaś butelka. Niestety nie jest interaktywna. The castle's almost completely burned down. No wonder it's so filthy everywhere. Ale mamy za to przedłużacz. Great, an extension cable. Czyli coś pewnie będziemy musieli podłączyć, jakiś sprzęt elektryczny. Wiadro, włącznik światła. Ha. Why should the cellar light in Blackmail Castle work? Pewnie bezpieczniki są źle podłączone. A step ladder, like you'd use to change a light bulb or to hang yourself. No tak. There's cleaning stuff, just no one to use it. The bucket is half full of a white salt, probably for when it's icy. Oj, do posypywania drogi, kiedy jest ślisko. Ja już nie pamiętam, kiedy mieliśmy konkretną zimę. Ugh, it's as gloomy here as in Mordred's poor soul. I'm not going any further. I'm sure Victoria wouldn't have hidden her money in the cellar. Bo ślisko na pewno nie jest. Ugh, it's as gloomy here as I'm sure Victoria wouldn't have hidden. Dobra, dalej nie wejdziemy, tak? A gdybyśmy mieli jakąś latarkę? No ale nie mamy. No dobra. Wydaje mi się, że na tą chwilę wszystko już tutaj zrobiliśmy. Przejdźmy do ogrodu. Z ogrodu było można też pójść do szklarni, która znajduje się po prawej stronie. A tu mi się wydaje, że też już wszystko przejrzeliśmy, kiedy robiliśmy fajerwerek. Tak, tutaj mamy drzwi. Pewnie będą zamknięte, no ale od czego mamy pęk kluczy? The door is practically rusted solid to the frame. This is in dire need of a good tidy up. Nie? Nie o to tutaj chodzi? Plastikowa butelka, no okej. Może gdybyśmy powiedzieli robotnikom, żeby tutaj posprzątali. Może by na to poszli. Czyli nie pozostało mi nic innego, jak udać się na górę. Tam był pokój Batesa. A, mamy jeszcze herbaciarnię. O, ten pokój wygląda na posprzątany, przynajmniej w miarę. There were probably pictures hanging here before. Either they were destroyed in the fire, or were taken down to be restored. What's a tea room without a teapot? This one's being used as a flower pot. Mamy biurko. Bills, 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 bank statements. Mamy wyciągi bankowe. Dobra, spróbujmy jeszcze otworzyć inne szuflady. Envelopes with nothing in them. Huh, who's this one from? Città del Vaticano, Roma, Italia. It's from the Vatican. What did Victoria have to do with the Vatican? Ciekawe. It's really quite pretty, this ostrich egg cup. Mamy zegar stojący, który wskazuje godzinę w pół do dziesiątej chyba. The clock has stopped, probably during the last century. Jak się zatrzymał, skoro wahadło cały czas porusza się na lewo i prawo? Chyba, że wskazówki się nie poruszają, ale to by było dziwne. Ugh, what horrible things. Beats me what people think is so great about statues of naked kids with wings. No, kiedyś była taka moda. Maria, the mother of all statues. Rzeźba konia.
Horse breeding was once a big thing here. The sculpture probably originates from that period. The plinth is probably marble. Mhm. Myślałem, że coś będę mógł tutaj zrobić. Ale teraz tak. Mamy tutaj kopertę z Watykanu. Mamy też wyciągi bankowe. 6,000 pounds is paid in every 3 months. No indication of who it came from. It just says here it was paid in over the counter. The last entry is 4 months ago. And the account was virtually empty 2 weeks ago. By Valentina Antolini. Authorized by Victoria Gordon. That must have been money for the construction guys. Okay. An empty envelope with the Vatican crest on it. According to the postmark, it was sent 2 weeks ago. Też 2 tygodnie temu. Rozliczenia z ekipą budowlaną. Ekipa budowlana żąda wynagrodzenia za robotę. Muszę szybko znaleźć pieniądze albo pójdą pracować dla Mareja. To sobie już czytaliśmy. Według banku co 3 miesiące z rachunku wypłacano było 6000 funtów. Prawdopodobnie Wiktoria, jak wielu starszych ludzi, bała się trzymać zbyt dużo pieniędzy na koncie. Ale to oznacza, że gotówka gdzieś jest tutaj, tylko gdzie zacząć szukać? No właśnie. Może w pokoju Wiktorii? Tu już nic nie ma. Ale zobaczcie, kiedy wchodziliśmy schodami na górę w drugiej części, no to mieliśmy dostęp do łazienki do pokoju Batesa. W tej części, kiedy wchodzimy na górę, mamy dostęp do pokoju Wiktorii i do, no właśnie, do jakiegoś przejścia. Myślę, że pieniądze gdzieś znajdziemy tutaj. Hairbrushes, makeup utensils, creams, Victoria's cosmetic stuff. There are some pretty big fish being gutted in this picture. It's signed W. Gordon, 1921. I wonder if William painted it. Szkatułka. This is Victoria's jewelry. Rings, necklaces, and earrings. Niestety niczego, co jest w zamku, nie możemy sprzedać. Możemy jedynie oddać do kościoła. Reminds me of Lady Eleanor's castle in Wales, but during better days. When Tom was holding me prisoner there 3 weeks ago, it was already half sunk in the marsh. This is Victoria's jewel. A shelf with books, souvenirs, and caskets on it. Probably full of memories. Okay, tutaj nic nie ma. A huge oak bed. Presumably it used to be William's and Victoria's bed. William died more than 12 years ago. Pod poduszką też nic nie ma. Obraz z białą damą. The White Lady. The Great Mystery. Hey, what's going on here? The blood is gone. There's a black mark just where I touched the picture. Or was it there already? No, I'd better not handle it again. A właśnie sobie tak pomyślałem, czy jeszcze będziemy mieli do czynienia z białą damą. No i pojawiła się ta wizja. This is the monitoring equipment and medication Victoria used. Shouldn't Miss Antolini have taken these away with her? Or is someone else from the diocese coming to collect them? Looks like I'll have to take care of it. Albo po prostu to sprzedamy. A plush stool. Like lots of things in this room, it's red. There are lots of cupboards. This is probably Victoria's dressing room. Nie możemy tam wejść. A room screen. It's supposed to be a barrier to prying eyes.
No okej. Chyba cały pokój sobie już obczailiśmy. Niestety, nie znaleźliśmy tutaj pieniędzy. Dobra, możemy kliknąć jeszcze na okno i zobaczyć, co znajduje się na zewnątrz. If you look out there, you might think it's deepest winter. Or has that more to do with the chill here in the room? Chłodek panujący w pokoju. A co się dziwić? Zamek jest w totalnej ruinie, nikt nie pali w kominku. Jak może być tutaj ciepło? Zamknięte, tak? There's only one other door in the passage, and it's locked. No ale mamy pęk kluczy. Strange, none of the keys fit. A, ciekawe. Cóż takiego jest w tamtym pokoju, że nie mamy do niego klucza? Kolejna tajemnica. Wiadra z farbą. Boxes full of stuff. I guess no one would have missed it if it'd been burnt. There are some paint buckets drying up here. Who knows if these walls will ever come in contact with it. A mattress seems to be a bit too unusual to serve as a hiding place for the Gordons. A stack of old pictures. Looks like they were rescued from the fire. A lot of them have caught smoke damage. Dobra, ale czy coś w ogóle tutaj znajdę? A stack of old pictures. Materac, obrazy i nic poza tym. Oh look, green ghost lamps. Very homely. Okej. Broń. Oh, beautiful two-handed swords with ground steel blades. Shoved up on the wall any old way, and also next to an ordinary flail, as wielded by mere bandits and riffraff. Whoever hung these weapons here had no idea what they were. I znowu ten dziwny głos Adriana, jest totalnie opętany. Czasami mnie przeraża, ale tylko czasami. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, co mogłem zrobić dalej. Przeszukałem sobie wszystkie pomieszczenia w zamku i żadnych pieniędzy nie znalazłem. A co ciekawe, nie możemy też zejść do piwnicy, gdzie niby rzekomo znajduje się księga, którą mamy przeczytać. Jak ja mam powiedzieć teraz robotnikom, że nie mam dla nich pieniędzy? That's Greg. He watches Steve while he works. Steve. More industrious of the two workers. I'd really like to know why he's drilling holes in my castle. Ale nic, spróbujemy jeszcze raz. Ugh, it's as gloomy here as in Mordred's poor soul. I'm not going any further. I'm sure Victoria wouldn't have hidden her money in the cellar. Okej, czyli bez pieniędzy, jeżeli nie zapłacimy robotnikom, nie będziemy mogli nic robić dalej. Ale serio, ja przeszukałem sobie już wszystkie pomieszczonka w tym zamku i nic nie znalazłem. Lampa, do której włożyliśmy wcześniej fajerwerki. Looks like it's broken. It was those damn long-haired hippies from the next village.
No tak, hipisi. Gdyby oni wiedzieli, że to jest nasza sprawka, ale nasze się nie wiedzą. No nic tutaj kompletnie nie ma. A czy coś tutaj znajdziemy? Mamy menhira. Pojemnik na lunch. A lunchbox. I guess it belongs to Greg. There's just a large packet of toothpicks in it. Does anyone have that many gaps in the teeth? Ah, wykałaczki. Ale co za ich pomocą będziemy mogli zrobić? Na przykład pogrzebać sobie w zębach. A ladder. Who knows when it was put here and why? Okej, pomyślmy. Pomyślmy, w jaki sposób dostać się do szklarni? Chyba, że jest jeszcze inne wejście. Na przykład dookoła można przejść. Welcome to the jungle. A, teraz się dało wejść. Half of it is dried out, and the other half is rotten. Dobra, mamy węża ogrodowego. What have we got here? A garden hose. Hoses have always brought me luck so far. Świetnie. Jest też wiadro. That was a bucket for water. A, dziurawe wiadro. Maybe I can use it for something else. Myślałem, że coś tutaj leży. Jednak jest to zaschnięta roślinka. Posąg, dywan. Mamy kolejną roślinkę i drewniany kij. That must have been one hell of a rake. Now it's just a long wooden stick. The bottom part is broken off. No, zawsze coś. A withered plant. It says Valeriana Walrothi on the label here. Kto to był? Może pani ogrodnik? It's very unusual to put carpet down in a greenhouse. Na pewno coś pod nim się znajduje, jakieś tajne przejście. Hmm. The gaps between the tiles haven't been cemented. The tiles here have only been placed loosely next to each other. Spoiny, tak? Wow. The tiles here have just been placed loosely on there. There's a trap door underneath them. So where does that lead to? Far down, in any case. It looks like an old well shaft. Mamy ziemię. Tutaj mamy teczkę. Who knows what could be moldering at the bottom of this well? There's a case on a sort of ledge. Who put that there? Dobra, zapewne nie dosięgniemy jej z tej pozycji. Będziemy musieli stworzyć jakiś prowizoryczny hak albo coś w tym stylu. I teraz tak. Tutaj wzięliśmy tą tyczkę. Drewniany kij. Może jest coś, z czym byśmy mogli to połączyć. No na pewno z obejmą do rur. Okej. I've attached the clamps to the stick. In theory, you could now attach even more stuff to it. Coś, co by mogło posłużyć za hak. Excellent. I now have a sort of grappling hook. No i teraz bezproblemowo pewnie uda nam się wyjąć teczkę. I'll need to use all my skill here, otherwise it's gonna fall off of the ledge. Może to będą pieniądze? No w sumie, jakby nie patrzeć. Czarna walizka. Got it. Zerknijmy do środka.
a black plastic case. Let's see what's in it. Plastikowa teczka. A 10-pound note, a bottle of wine, and a notebook. Maybe it could tell me something about the owner. No, 10 funtów to nie jest zbyt wiele. Aha, here on the first page it says Henry Stanton. What did our Henry write about then? Well, that's interesting. He appears to have been some kind of informant. At least, he recorded everything meticulously when he saw any castle residents in the tea room. 3 o'clock p.m. Tea time ends. Victoria forgets to close the horse again. 3:15 p.m. Bates checks the lock. Note, the key is hidden at Old Durgham Gordon. 4 o'clock p.m. Tea room empty. Use the opportunity. 4:30 p.m. Visit of Dr. Herman. A czy Henry Stanton to nie jest ten koleś, który jest pochowany razem z Gordonami na cmentarzu? No tak mi się wydaje. To jest chyba ten koleś, o którym było jak najmniej informacji. And it goes on in the same vein. And here's a drawing of a horse. Rozliczenia z ekipą budowlaną. Notatnik przyda się teraz mnie. Dzięki niemu może odnajdę ukryte pieniądze. Henry pisze też o jakimś... Gordonie. Ale jakie ma imię? Nie widzę za bardzo. Ale kto to do diabła jest? Ja wiem, gdzie byśmy mogli się dowiedzieć więcej na temat tego gościa. Ale to byśmy musieli się wrócić do zamku Black Mirror i wejść do biblioteki, spojrzeć na drzewo genealogiczne Gordonów i zobaczyć, kim on był. Myślę, że tutaj znajdziemy jakieś informacje na ten temat. Durgham Gordon. Let's see. Ah, this is him. Married to Lillian Gordon. Durgham Gordon. Okej. No i co mi to dało? Tak naprawdę nic. Odkryłem szyb w szklarni. No dobra. I co dalej? Hi, Greg. Hey, Adrian. What's up? Have you sorted out the finances? No, not yet. You know where you can find me. Zamknięty pokój. That one room on the upper corridor is locked. Miss Antolini's room? Yep, she always locked it. She was scared we'd pay her a visit in the night. How come I, as Lord of the Manor, don't have a key for it? She probably took it with her. Can you open the door for me? Why? The room has already been completely renovated. I'm sure Miss Antolini will turn up in the next couple of days. Or send the key back. And if she doesn't? Well, I could always break it down for you. Thanks a lot. Ja jednak bym wolał, żeby te drzwi wyważył już teraz. Where's this Miss Antolini got to, anyway? She wasn't even at the funeral. What do I know? Probably back in the convent. Ask the priest. They're both back for the same team. And you were asked to renovate the castle by her? Correct. Headhunted us. We were working for old Murray before, for a pittance. We get twice as much here. Okay, and where did she get the money from? From Lady Victoria. It was her castle, after all. How come Miss Antolini organized the construction guys and managed all this restoration work if Victoria didn't speak a word with her? It's a mystery to me anyway, how they manage their money. There's only £100 in the family bank account. Wait a minute, maybe she only had part of it in the bank. Old people like to keep their money at home, underneath cushions or in the mattress.
But don't old castles have treasure vaults too? A pile of gold and gems down in the dungeons, usually with a fire-breathing dragon as its guardian. So, what? I was just thinking about your pay. Huh. Well, I hope something comes of it. I don't want to work for Murray again. Skarbiec. You haven't happened to find a treasure vault here in the castle, have you? Would we still be here? Forget I asked. Piwnica. There's no light in the cellar. Oh no, it's going to stay like that for the time being. The water used to put out the fire flooded the whole cellar, and there are electrical wires all over. Much too dangerous. Sprzęt medyczny. The medical equipment in Victoria's room. Is it gonna be picked up at some point? I suppose so. I bet they aren't cheap. I'm sure the diocese will come for them. Książki. Why are the books all spread around the floor of the library? You'll have to ask Miss Antolini about that. She'd often pick up a book. Didn't have much to do by the looks of things. Was reading all the time. Okej. Za dużo się nie dowiedzieliśmy. Słuchajcie, moi drodzy, odcinek trwa już prawie 40 minut, dlatego w tym miejscu zakończymy go i będziemy kontynuowali w kolejnym. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!